Najlepsi szachiści świata zawitają do Warszawy coś, co przez lata wydawało się mrzonką. Materializuje się w stolicy po raz kolejny. Już w ubiegłym roku zobaczyliśmy odsłonę Superbet Rapid and Blitz, a w tym roku mamy powtórkę z rozrywki. I to powtórkę, która można powiedzieć, zawiesza poprzeczkę jeszcze wyżej. Listę startową otwiera Magnus Carsen, czyli najlepszy gracz. Od wielu, wielu lat, a być może najlepszy gracz w historii, nie jest już co prawda mistrzem świata, ale nadal wszyscy uważają go za najsilniejszego szachistę globu. Wśród pozostałych uczestników oczy zwrócone będą na Jana Krzysztofa Dudę, bo polski zawodnik no, po pierwsze, jest oczywiście zawodnikiem gospodarzy, a po drugie, broni tytułu zdobytego przed rokiem. I właśnie o tym Sukcesie osiągniętym w maju zeszłego roku w tej samej lokalizacji, chciałem dzisiaj troszeczkę opowiedzieć, żebyśmy zapoznali się z tym, czego możemy oczekiwać od warszawskiego turnieju, bo wiele podobieństw będziemy mogli zaobserwować. Najpierw zapoznajmy się z tym, jak wyglądała faza szachów szybkich. 10 graczy rozegrało 9 rund systemem kołowym. Każdy z każdym. Tempo gry wynosiło 25 minut na całą partię, plus 10 sekund za wykonane posunięcie. Zawodnicy grali 3 partie dziennie. Dokładnie taki sam format jest w edycji 2023. I jak widzimy, fazę szachów szybkich zdominował, wygrał, pokazał klasę. Wishi Anna, co było oczywiście niespodzianką, bo ten gracz jest już na szachowej emeryturze, ale oczywiście w szachy gracz się nie zapomniał i ten triumf w fazie szachów szybkich był naprawdę czymś wyjątkowym. Jan Krzysztof Duda finiszował z niedużą stratą na trzeciej pozycji, pozycji, która dawała mu szansę walki o wyższe pozycje. Zresztą, jak widzimy, różnice w czołówce były naprawdę minimalne. Warto zaznaczyć, że za wygraną były przewidziane dwa punkty, za remis jeden punkt. Jest to istotne, bo to wszystko było potem sumowane w tabeli końcowej. Końcowa tabela obejmuje, tak samo w tym roku, jak i w zeszłym, wyniki szachów szybkich, a także szachów błyskawicznych. Jeśli mowa o tych drugich, to. Po raz kolejny Jan Krzysztof Duda zajął trzecią lokatę, zaczął zresztą fatalnie, bo wydawało się, że z tej trzeciej pozycji po szachach szybkich będzie miał idealny start do um, ataku na wyższe pozycje w szachach błyskawicznych, przecież słynie ze znakomitej gry tym krótszym tempem, a tutaj zimny prysznic dwie porażki na start. No i już było bardzo, bardzo trudno. Na szczęście dla Jana Krzysztofa Dudy w szachach błyskawicznych, które tym razem nie były grane tempem 3 plus 2, a 5 plus 2, czyli to był taki troszkę wydłużony blitz i tak samo będzie też w 2023 roku. Na jego szczęście w turnieju błyskawicznym dominowali, czy najlepiej się prezentowali gracze, którzy w szachach szybkich zajęli troszkę dalsze pozycje i dzięki temu, pomimo tego, że w blicu Caruana miał aż dwa punkty więcej od Polskiego arcymistrza, to i tak Jan Krzysztof Duda zdołał go wyprzedzić podobnie jak Lewona Aroniana, bo końcowa tabela była taka: I 24 punkty Jana Krzysztofa Dudy, 23,5 Aroniana oraz Ananda i Karłana, który miał sporą przewagę nad Dudą, e, finiszował z punktem mniej, a to dlatego, że szachy szybkie poszły mu dużo gorzej. Jak widzimy tę łączoną tabelę, to możemy zaobserwować, że mieliśmy taki turniej, można powiedzieć, dwóch prędkości. Pierwszych Czterech graczy walczyło o pierwsze miejsce, właściwie pierwszych sześciu miało stosunkowo wyrównany poziom, natomiast zawodnicy miejsc 7 10 już troszeczkę gorzej, troszeczkę trudniej było im powalczyć z tą ścisłą, światową czołówką. Chciałem, bo każdy materiał musi być poparty jakąś partią szachów, zaprezentować wam pojedynek z ostatniej rundy szachów błyskawicznych. Zawodnicy już byli po 26 partiach, czyli po 9 partiach szachów szybkich i po 17 partiach szachów błyskawicznych. I to właśnie ta ostatnia runda decydowała o losach pierwszego miejsca. Widzimy zresztą w tabeli wynik partii, no, zresztą zaraz zobaczymy, ale decydował naprawdę o wielu, wielu rzeczach. Przeciwnikiem Jana Krzysztofa Dudy był w tym pojedynku Kirył Szewczenko, zawodnik, który. Wcześniej reprezentował Ukrainę, teraz już reprezentuje Rumunię. Zresztą podczas tamtego turnieju chyba jeszcze reprezentował Ukrainę. I ta partia no, dostarczyła kibicom niezapomnianych wrażeń. Ja komentowałem ją na żywo. Na kanale można znaleźć jeszcze ten zapis. Oczywiście to było jeszcze pod szyldami przez24.pl. Ale komentarz jest dostępny w archiwach, także, jak ktoś chce poczytać i, czy posłuchać tego, jak ta partia była komentowana, to gorąco zachęcam. A my już rzućmy okiem, jak przebiegały zmagania w tej ostatniej, 27 partii tego emocjonującego turnieju. Ukraiński arcymistrz rozpoczął od E4, i tutaj Jan Krzysztof Duda zaskoczył. Przynajmniej mi nie, wyborem obrony francuskiej, z której raczej nie słynie. To okazało się być, no, chyba troszkę kontrowersyjne, może nieopłakane w skutkach, ale szybko okazało się, że ta gra Jankowi się nie kleiła. D4, D5, E5, wariant można powiedzieć advanced, tak jest po angielsku, po polsku przepychanka, niektórzy nazywają. C5, C3. Skoczek C6, skoczek F3, Hetman B6 i tutaj z D3, ruch, który ostatnio wybiera bardzo wielu zawodników, modny ruch. Teraz czarne mogą pobić od razu, i większość osób tak gra. Jan Krzysztof Dudza zagrał gonię z D7, co zasadniczo nie zmieniło losów tego debiutu, bo za chwilkę i tak pobił na D4, natomiast zostawił tutaj opcję bicia na C5 i tak można było zagrać. To zresztą wybór, który wielu zawodników gra w tej sytuacji. I po goniec C5 po prostu gramy Roszada. Próbujemy udowodnić białymi, że ustawienie czarnych figur jest dość kontrowersyjne. Chcemy zagrać B4, potem goniec E3, i to nie jest prosta pozycja. Ale biały zagrały Roszada, nie chciały ich w tym kierunku to jest również absolutnie ok, dlatego że czarne niemal muszą być na D4. Nie mają tutaj innych sensownych ruchów. Widzimy, że skoczek G na E7 zawsze napotka na bicie na C5. Wieża C8 nie wiadomo, czy się przyda. Zresztą być może na niemal każdy ruch białe chcą pobić na C5. Także bicie jest niemal wymuszone i na to białe odpowiadają ruchem wieża E1, ruchem, który jeszcze parę lat temu nie był. Można powiedzieć, pierwszym wyborem białych, natomiast w tym konkretnym momencie, już od paru lat, okazuje się być no, takim kuszącym, kuszącym ruchem. Bardzo wielu zawodników się na niego decyduje, po to, żeby sprowokować można powiedzieć ostrą grę dlatego, że pionka można zbić można go przyjąć nawet teraz ale to daje białym rozwój okazuje się, że czarne mają spore problemy z rozwinięciem skrzydła hetmańskiego królewskiego na skrzydle hetmańskim mogą być problemy czy to z hetmanem czy to z polem b5, goniec na e3 na hetmana może iść, dużo jest tu rzeczy, które mogą pójść nie tak i to jest trudna pozycja czarne nie zawsze biją tego pionka, Jan Krzysztof Duda stwierdził że nie bije pionka. No chodzi o to, że jeżeli pobijemy, no to w tym momencie można zbić. I to już jest troszkę inna sytuacja, bo w tym momencie wymieniamy jedną parę figur. Mamy troszkę mniejsze problemy z przestrzenią i czarne. W takim obrocie spraw mogą iść na pozycję z pionkiem więcej. Przy skoczkach na C6 i F3 to wszystko jest troszkę trudniejsze. Szybko odpowiedział tutaj Szewczenko ruchem H4. No i patrząc na konsumpcję czasu, to już widzimy, że i skoczek G na E7, i teraz ruch, który zagrał Janek. Kosztowały go sporo sekund, to oznacza, że on najprawdopodobniej grał na głowę, a biorąc pod uwagę jeszcze fakt tego, jak wyglądała ta batalia w najbliższych posunięciach, to jesteśmy pewni, że to nie było wszystko opracowane. Skoczek F5 jest oczywiście kontrowersyjnym ruchem, jest ruchem, który z jednej strony jest kuszący, ale z drugiej strony, jeżeli czarne stoją gorzej, to stoją gorzej przez długi czas. I stoją gorzej prawdopodobnie po tym, jak zagrał Szewczenko, on po prostu pobił na F5. Bicie na F5CD4 i zostajemy z taką strukturą, może zobaczmy ją w tym momencie, bo to jest dość typowe ustawienie dla tego typu sytuacji, w której jeżeli pionek już jest na H4. Czarne nie mają aktywnej gry, bo nie ma możliwości zagrania G5. Często w tych sytuacjach podobna struktura powstaje przy Hetmanie na D8, gońcu na E7, i wtedy ruch H4 w ogóle nie jest możliwy do zagrania. Tutaj ruch na H4 już jest zagrany, paraliżuje to opcję G5. Czasami można przesunąć pionka na H5, a do tego białe mają też ofensywne możliwości, możliwości, które tutaj w tej partii pięknie do pewnego momentu Szewczenko Prezentował. Janek musiał tutaj grać bardzo ostrożnie, bo jak nie mamy aktywnej gry, to w szachach błyskawicznych jest to niemal zabójcze. Trudno jest stać w miejscu, jak się ma mało czasu, zwłaszcza jak przeciwnik ma plan. A ten plan szybko Szewczenko tutaj zaprezentował. W tym momencie myślał bardzo długo, bo aż 30 sekund, ale bardzo fajne przestawienie wy wykombinował. Większość graczy w tej pozycji próbowała grać skoczek E2, ale wieża E3 jest sprytniejsze, bo daje nam większą elastyczność. O co chodzi? Goniec E7, skoczek E2. Skoczek zmierzać może na pole F4, ale jego drugim zadaniem jest też po prostu obrona pionka D4, żeby z kolei pionek z, e, był broniony, żeby skoczek z F3 miał mobilność, żeby mógł się przemieszczać. I dalej było Hetman D8 atakując pionka, H5, żeby tego pionka nie zbić. Krótka Roszada i skoczek E1. Widzimy, że krok po kroku Kirill realizuje swój plan, stawiając Janka pod co. Coraz większymi problemami. I tu polski zawodnik robi coś, co wiele osób raczej by uznało za podejrzane, niepotrzebne, nie wiadomo o co chodzi, ale to jest coś, co charakteryzuje Jana Krzysztofa Dudę. On zawsze stara się szukać kontrataku, aktywności jakiejś swojej gry, i w tej pozycji, w której ciężko zaproponować jakąkolwiek. Sensowną grę dla czarnych, on gra A5. Po to, żeby troszeczkę powalczyć o przestrzeń, żeby kilka y, pól zdobyć, żeby gdzieś może na tym skrzydle hetmańskim w dalekiej perspektywie coś ugrać. I jak zobaczymy, to naprawdę zdało egzamin. Biały skoczek D3, A4. Zgodnie z planem bierzemy troszkę przestrzeni. Skoczek F4, goniec na G5. To nie wiadomo, czy było takie genialne posunięcie, ale Jan Krzysztof Duda się na to zdecydował. Wieża na G3, goniec F4. No i tu jest właśnie taki moment, że być może to bicie nie było potrzebne. Może lepiej było po prostu zagrać Hetmanem do przodu, chociaż na E7, żeby tutaj bronić gońca. Ale. No, bardzo chce się pozbyć tego gońca. Chcemy mieć więcej przestrzeni z tym, że jest to mega, mega odpowiedzialne dlaczego? Dlatego, że goniec z pola e7 miał możliwość często partycypacji w obronie czarnego króla. Teraz ten król staje się osamotniony. Bardzo trudno będzie bronić pola G7 i H6. Bardzo łatwo przeoczyć jakieś agresywne zapędy przeciwnika, i tutaj od tego momentu przyznam, jak komentowałem, no to byłem pełen obaw, bo Jankowi do zwycięstwa w turnieju potrzebna była wygrana. Żeby nie kalkulować przy remisie, to nie było takie oczywiste, i no tutaj nie zanosi się specjalnie na. Wygraną. Co więcej, można przegrać. A w przypadku porażki, Jan Krzysztof Duda chyba nawet lądował poza podium. Król H8 uciekamy ze związania, żeby nie było żadnych motywów. Biały goniec E3. Skoczek E7. Ten skoczek być może kiedyś wróci do obrony. Na C6 tak wiele nie robił. Hetman D2 gdzieś zerkając na pionka H6. Teraz prosta kombinacja grozi bicie, bicie, goniec H6. Janek gra Hetman B6 po to, żeby Hetman włączał się do obrony pionka H6. W razie czego na skoczek D5 z ideą bicia na H6 no tutaj akurat mamy pewnie więcej możliwości, natomiast widzimy, że Hetman się ładnie. Włącza, a po biciu skoczek E6, no to bijemy po prostu Hetmanem i jesteśmy zadowoleni. Znowu Hetman broni pionka na H6. Skoczek D3, skoczek G8. Tu ciekawostka: komputer w takich sytuacjach bywa bardzo pomysłowy i proponuje oddanie pionka po to, żeby złapać troszkę przestrzeni, trochę powietrza. Skoczek F4, skoczek F5. Ta wieża gdzieś tam się zaczyna plątać, tu ją można nawet prześladować, więc wieża musi iść na H3. No i być może się okazać, że po jakimś A3, B3, wieża C8 ten plan Janka, żeby zdobywać tu przestrzeń, ma sens, bo mamy realną kontrę na skrzydle hetmańskim. Z tym, że no nie każdy lubi oddawać pionki, nie wiadomo za co. Janek, jak wiadomo, materiał lubi, nie lubi oddawać pionków bez celu, wyraźnego celu i tutaj cierpliwie w obronie skoczek G8, żeby pionek na H6 był broniony. Większość osób myślę, tak by zagrała. Skoczek C5, wieża FC8, wieża C1, Hetman C6, to prawdopodobnie można było jakoś inaczej zrobić. Chciałoby się w dobrych okolicznościach zagrać b6. Chciałoby się potem e, może opanować linię c po wymianie, bądź bez wymiany wież. Może taki ruch jak hetman a7 miał sens, żeby hetman bronił pionka, żeby przygotować b6. No i tutaj czarne powolutku mogłyby marzyć o nawiązaniu jakiejś walki. Nastąpiło jednak hetman c6, wieża c3, i widzimy, wszystkie figury białych się poprawiają. Czarne chmury nad pozycją Janka robią się coraz ciemniejsze, i zwycięstwo w turnieju się oddala, a czas leci w tym momencie. Białe 1.47, czarne 1.41, mowa oczywiście o minutach i sekundach, także możemy sobie wyobrazić, że napięcie było ogromne. Hetman B5 schodząc z różnych motywów, chociaż właściwie dopiero tutaj Janek wszedł, ale oczywiście wieża tutaj nie była broniona przez. Pionka tu już przez pionka broniona jest, także te odskoki są bardziej istotne. Hetman B5, Hetman C2, skoczek E7 i tu paradoksalna sprawa, ten ruch skoczek E7 jest ruchem absolutnie przegrywającym. Po tym można się poddać. I co ciekawe, Szewczenko od ręki zrobił optymalne posunięcie, czyli Hetman C1 ma minutę 40. Jan Krzysztof Duda wisi, widzi, że wisi na H6. Gra posunięcie. Król H7 nie można, co ciekawe, zagrać skoczek G8, bo jest na przykład skoczek GE6, na wieża C3 mamy Hetman C3 i na bicie po prostu jest Hetman C7. Wygrywamy, więc to w ogóle nie wchodzi w grę. A po biciu po prostu bijemy wieżę na C8. E, także tego nie mógł zrobić. Tu się Jan Krzysztof Duda zmitygował, zagrał Król H7. A teraz moi drodzy białe, mogą tę partię wygrać. Myślał bardzo długo Kirył Szewczenko. Jak nie widzieliście jeszcze tej partii, to sobie zachęcam ustawcie te pozycje na szachownicy. Spróbujcie znaleźć to, czego na sekundach, no, na minutach i sekundach nie znalazł e, Kirył Szewczenko bo tutaj białe miały więcej niż jedną drogę do obiecującej pozycji, natomiast jedna kolejność posunięć prowadzi do absolutnej masakry i co nastąpiło? Król H2 a trzeba było, wieża bije G7, król musi pobić na G7 goniec bije H6 teraz król, jedyne sensowne odejście ma na pole H7, wszystkie inne są gorsze, król H7 i teraz wygrywa również hetman G5, natomiast najbardziej techniczne jest skoczek bije E6 okazuje się, że na ruch wieża C3 mamy, uwaga, uwaga wtrącony ruch hetman G5 i nie ma sensownej obrony przed Matem. Te wszystkie szachy to jest tylko odwleczenie wyroku. Można tam dać parę szachów, oddać parę figur. Natomiast puentą jest to, że na wieża G8 jest piękne: Skoczek F8, na bicie dajemy mata. A na Król H8 Hetman F6 i mat w następnym ruchu. Zresztą dość ładne to zakończenie. I być może to umknęło: być może to bicie po Skoczek e 6 Wieża C, czy może to widział Szewczenko i umknęło mu posunięcie Hetman G5. To jest bardzo, bardzo możliwe, bo nie mam wątpliwości, że on przez ten długi czas namysłu liczył konsekwencje tego ruchu. I tutaj na skoczek E6 się nie zdecydował. Warto zauważyć, że zamiast wieża C3 można pobić f 6 ale wtedy już Hetman G5 jest zabójczy, bo grozi i mat, i bicie skoczka. Na wieża G8 jest Hetman, b 7 Król H6 i Hetman F6. Jeżeli Król idzie na H7. To wieża C7, jak król bije, to wieża H3, i tam za chwilę dajemy mata. Także, gdyby w tym momencie doliczył się do końca Szewczenko, a nie było to aż takie trudne, to nie mówilibyśmy o Janie Krzysztofie Dudzie jako zwycięzcy turnieju Superbet Rapid and Blitz Poland 2022. A na nasze szczęście nastąpiło król H2, i teraz czarne stoją już w miarę ok. Mimo to Janek nie zagrał optymalnie, ale umówmy się, oni już mają w tym momencie, czy oni mieli już w tym momencie, tylko sekundy: 37 sekund białe, 22 sekundy czarne. Po 5 dni bardzo wymagającej gry. Nie jest dziwne, że nie wykonywali optymalnych ruchów. Teraz dla czarnych najlepsza była akcja dywersyjna. Hetman E2, żeby gdzieś tam paraliżować troszkę figury przeciwnika, zagrozić z biciem pionka. Janek wieża C6 zgodnie z planem walki o linię C. Zresztą ta wieża się ewentualnie podłącza do obrony. Teraz już bicie, bicie no nie, 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 nie skutkuje. Wygraną koniec H6, król odchodzi. Hetman G5, i tutaj wieża G8 sobie kulturalnie wchodzi hetman e7 to po prostu strata figury na h6, a na hetman f6 no te groźby nie są duże, co prawda według komputera czarne nie mają nic lepszego niż zagrać f4 i po skoczek e6, f 6 goniec f8, piękny ruch, skoczek f5, takie jest optymalne zakończenie komputera, że to się kończy remisem. Także tutaj można było remisować, można było jeszcze w tym momencie wygrywać białymi, czy mieć szansę po kapitalnym ruchu z g, ale to jest posunięcie i nieoczywiste i do końca nie wiadomo o co chodzi, bo można odejść skoczek g8, nie trzeba tego gońca bić, żeby tam się nie po biciu hetmanem nie, 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 nie załapać pod jakieś nieprzyjemne naciski. Natomiast okazuje się, że goniec h4 jest ultra nieprzyjemny, z tym, że to jest operacja taktyczno-strategiczna Ofiarowujemy chwilowo tymczasowo gońca po to, żeby zepchnąć skoczka i go odciąć. Takie rzeczy są najtrudniejsze. Nastąpiło jednak goniec F4, czarne odpowiedziały wieża G8, czyli taka. Mega głęboka obrona, ale z drugiej strony profilaktyka przed różnymi motywami. Janek tutaj 6 sekund myślał z 19, które miał, po prostu uznał, że lepiej się przygotować na najgorsze, na wszelkie uderzenia, a może coś się uda. I to za chwilkę zaczęło się tutaj materializować. Hetman C2, Hetman B4, atakujemy pioneczka. Ten pioneczek zaczyna być istotny. Wieża D3, wieża A8, bo wisiał pionek tutaj w różnych momentach. A3, kontrowersyjny ruch, bo jakaś pole, jakieś pole, B3 się pojawia, Hetman B5, wieża G3. Teraz ciekawy ruch wieża A7, ale zarazem też ryzykowny, bo ta wieża może potem nie zdążyć do obrony na pole G8. Także być może lepiej tu było zagrać albo B6, albo wieża B8. Wieża A7, ruch taki trochę rozpaczliwy, nie wiadomo do końca o co chodzi. Chyba tylko o to, żeby odbić czas, no ale tutaj właśnie ten czas już grał bardzo dużą rolę. Hetman C1 ponawiając różne możliwości. Wykończenia przeciwnika Skoczek G8, i drugi raz w tej partii Białe Mogły zakończyć to, ten pojedynek uderzeniem na G7. Wieża bije G7, wygrywało, moi drodzy, bicie na G7, wieża G3, król H7 i teraz między innymi dlatego, że ta wieża jest oddalona, wygrywa. Czy to wieża bije G8, czy jeszcze efektowniej goniec bije H6 i na skoczek bije H6, hetman G5, bardzo by nam się przydała ta wieża, a jej nie ma, okazuje się, że po skoczek G4, wieża G4, FG4, H6 dajemy mata na polu G7. I to pomimo tego, że przeciwnik ma aż dwie wieże przewagi. Wieża A7 było złym ruchem ze strony Jana Krzysztofa Dudy Na szczęście drugi raz w tym starciu Szewczenko nie bije na G7, nie widzi tego, nie dolicza tego. Gra Headman C2, Jan Krzysztof Duda wraca drugi raz do gry i już tego. Yy, yy nie przegra. Już tutaj nie da przeciwnikowi zrobić sobie krzywdy. Król H8, hetman D2 i teraz kapitalny ruch B6. Teraz się okazuje, że te wieże świetnie się uzupełniają, biorą pod kontrolę wiele ważnych pól i czarne może jeszcze nie przechwytują partii, ale robi się naprawdę bardzo, bardzo niejasna sytuacja. Skoczek D3, wieża C7, wszystkie figury czarnych zaczynają walczyć z figurami białych, a za chwilkę po skoczek B4, wieża C4, pole D4 Zaczyna się robić troszeczkę zagrożone, gdzieś może jakieś oddanie jakości, to już jest realna kontra. Wieża D3, troszkę nonszalancko, oddajemy linię C, to się może zemścić. Hetman E8 trochę na zasadzie zrobię cokolwiek, hetman D1, Hetman E7, zerkając na H4 na B4, trochę wyjaśniając też sens ruchu, Hetman E8, Hetman E7, duda. Po raz kolejny szuka aktywności i tę aktywność znajduje wieża H3, żeby obronić się przed szachem i Hetman D7 skacze tym Hetmanem, skacze, obronił Pionka na polu B5. Przeciwnik wieża G3, król H7, Jan Krzysztof Duda nie chce tutaj remisu, który już mógł powtarzać, forsować powtórzeniem ruchów, odbija piłeczkę i przeciwnik panikuje. Wieża D2, bardzo, bardzo ryzykowne posunięcie i hop, na tyły przeciwnika. Wieża się aktywizuje, już o czym ma wyobraźni Widzimy na tych sekundach, bo dwie sekundy białych, 6 sekund czarnych. Mata na H1 Hetman F3, wieża E1. Tu już wieża C1 jest gigantyczną groźbą. Skoczek D3 i wieża E4. Kto by się spodziewał, że ta wieża przedrze się przez cały obóz przeciwnika i skończy na polu E4? Naprawdę bohaterska wieża staje tutaj, zbiciej nie można, atakuje pionka. Koniec E3, wieża C4, coraz lepiej sobie poczynają figury czarnych. To już jest naprawdę lepsza sytuacja. Sytuacja wieża D1 i to jest paradoksalnie przegrywający ruch, ale oczywiście no, ciężko tutaj oczekiwać, że na sekundach, może nawet milisekundach, bo zegarianka wskazywał dwie sekundy po wykonaniu ruchu wieża C4, a przecież dodaje dwie sekundy zegar. Także to było zagrane naprawdę na bardzo, bardzo małej ilości czasu na zegarze. Tutaj ciężko oczekiwać, że zawodnicy byli no Odporni na błędy przy takim, takim zegarze, takim tykającym, takiej tykającej bombie, można powiedzieć. Wieża D1 jest przegrywające. Dlaczego? Dlatego, że za wszelką cenę trzeba było się tu przestawiać do obrony pionka D4, skoczek F4, po to, żeby na skoczek E7 z ideą skoczek C60. Hetman D1 zagrać i tutaj wszystkimi siłami pionka D4 bronić. Może zaraz nawet skoczkiem na E2. Tymczasem powieża D1, gdyby Janek zagrał posunięcie skoczek E7. To jest praktycznie wygrana pozycja, bo bardzo trudno jest tego pionka obronić. Skoczek F4, skoczek C6, skoczek E2. Hetman na F3 zostaje, to jest bardzo istotne. Zobaczcie, że te dwie figury tak naprawdę są poza grą. Czarne tu mają już sporo rzeczy. Można B5, B4, żeby potem atakować pionka. Można tego pionka zaatakować ruchem wieża C2 i wymienić wieżę też lepszą pozycją czarnych, potem zdobyczą pionka. Wiele jest już tutaj dróg, ale tak nie nastąpiło. Janek nie zagrał skoczek E7, skoczek C6, co akurat było bardzo mocno w jego Stylu, bo on lubi szukać aktywności swoich figur tutaj tej aktywności nie poszukał. Zagrał wieża C2, co też jest bardzo dobrym posunięciem, ale nie aż tak skutecznym jak przerzucenie najgorszej figury nie broniącej, nie biorącej udziału w ataku, bo akurat broniącej to bro broni pionka H6, z tym, że w tym momencie nie jest to już tak bardzo istotne. Wieża B1, broniąc pionka, hetman B5, kolejna figurka się aktywizuje, skoczek B4. Pomyłka, niezbyt dobre posunięcie, trzeba było za wszelką cenę zagrać Hetmanem na D1, żeby Hetman wszedł do obrony. Wieża C8, król G1, skoczek E7, i tu już przy tym skoczku na B4, zobaczcie, jak on jest świetnie podcinany, pogubił się niesłychanie. Zawodnik reprezentujący obecnie barwy Rumunii bardzo ciężko robić ruchy. Nagle okazuje się, że nie można ruszyć hetmanem, bo widełki, jak się ruszymy królem, no to czarne mogą krok po kroku poprawiać pozycję, nawet wymienić po prostu skoczka i za chwilę wskakują czy to na D3, czy to na C2. Także trudno robić ruchy, no i w tej sytuacji na sekundach nie jest zaskakujące, że Szewczenko się po prostu pogubił, zagrał wieżą na E1 i stworzył słabość taktyczną, którą Janek wykorzystał ruchem F4. Proste widełki, nie można odejść gońcem broniąc wieży, bo wtedy tracimy wieżę na G3, a nic lepszego nie ma. Tak zresztą było: wieża bije E1, goniec E1, bicie na G3, i tu już jest cała wieża przewagi z rozpędu. Jeszcze ta partia trwała parę posunięć, ale z wieżą, więc. Oczywiście nie było tutaj specjalnie wiele do grania. Jan Krzysztof Duda po prostu spokojnie dowiózł to, co udało mu się wcześniej w tej partii osiągnąć, czyli przewagę. W całej wieży. Jeszcze kilka chwil, kilka stresujących dla komentatora momentów, bo wiadomo, że po tak męczącym turnieju wszystko się może wydarzyć, ale tutaj w 70., bo mimo że ta pozycja nie wskazuje na głęboką końcówkę, to był już 70. ruch. kiru Szewczenko uznał się za pokonanego, a Jan Krzysztof Duda triumfował, został zwycięzcą Superbet Rapid and Blitz 2022. Było dużo emocji w zeszłorocznym turnieju w Warszawie i zapewniam Was, że w tym roku będzie się działo na pewno nie mniej, zwłaszcza z udziałem Magnusa Karsena. Liczę po cichu, że Jan Krzysztof Duda powtórzy swoje osiągnięcie, ale oczywiście gdy szalony wiking się pojawia gdziekolwiek, to on jest z automatu. Faworytem. Jak będzie, przekonamy się w najbliższych dniach. Pierwsze posunięcia zobaczymy w niedzielę 21 maja. Ostatnie 5 dni później. Zachęcam do kibicowania i na miejscu, i w internecie. Trzymajcie się. Cześć!